Szanowni Państwo, podmioty skarżące Polskę, czyli przypomnijmy, to m.in. Greenpeace, EkoUnia, Fundacja Frank Bold, to są organizacje ekologiczne, a raczej należałoby je nazwać pseudoekologicznymi, które są finansowane przez takie zagraniczne źródła, jak choćby Fundacja Braci Rockefellerów czy Fundacja Roberta Boscha. A cofnijmy się troszkę w historię, jak to wyglądało. Czerwiec 2021 rok, to właśnie te niemieckie pseudoekologiczne, tak zwane zielone organizacje podburzyły Czechów, żeby Czesi zaskarżyli Polskę do TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa. Niemcy nie miały wówczas formalnych powodów, ponieważ o ile w okolicy Turowa znajduje się 9 kopalni, zarówno na terenie Czech, jak i na terenie Niemiec, to te na terenie Niemiec należą do Czechów i te na terenie Niemiec mają zamontowaną tak zwaną zaporę filtracyjną w wyrobisku kopalni. Nie można było pozwać Polski przez Niemcy, to Niemcy dopuścili się perfidnego lobbingu i podburzania Czechów, żeby zaszkodzić Polsce. Mamy następnie luty 2022 rok, kiedy to sprawa została wykreślona z rejestru TSUE na skutek, co prawda bardzo późno, ale jednak zawartego porozumienia pomiędzy Polską a Czechami. I z czym mamy teraz do czynienia? Otóż te ekoterrorystyczne niemieckie organizacje, chociaż niedługo to trzeba będzie chyba nazywać ekonazistowskimi niemieckimi organizacjami, znowu godzą w sąsiedzkie, ugodowe porozumienie Polski i Czechów, próbując podważać decyzję środowiskową i wykazywać rzekome błędy, oczywiście znów, żeby zaszkodzić realizacji przedsięwzięcia pod tytułem Turów. A przypomnijmy, decyzja środowiskowa jest wydana w związku z koncesją wydobywczą w tamtym rejonie do 2044 roku na terenie Polski, do 2038 roku na terenie Czech i Niemiec. To jeśli chodzi o kraje sąsiednie. I drodzy Państwo, to jest przykład ewidentnego brutalnego lobbingu tych ekoterrorystycznych niemieckich organizacji po to, by zlikwidować kopalnie Turów, kopalnie węgla brunatnego, by zlikwidować elektrownię Turów, a jest to cały kompleks. Pamiętajmy, że mówimy cały czas o kompleksie. Z czym to się wiąże, jak już mój przedmówca powiedział? Oczywiście z importem węgla z zagranicy, to po pierwsze, a być może bezpośrednio z kupnem energii elektrycznej od Niemców, a w perspektywie bezpośredniej oczywiście ze wzrostem, znacznym wzrostem rachunków naszych, rachunków Polaków za elektryczność, za prąd. I sługą tych niemieckich lewicowych organizacji okazał się nie kto inny, ale dosyć znany sędzia Jarosław Łuczaj, który jest aktywistą antypolskiego stowarzyszenia sędziów Justicja, które w swojej retoryce aspiruje wręcz do roli takiej sędziowskiej kasty partii politycznej. Jeszcze podsumuję może, ile kosztował nas Turów do chwili obecnej? Turów nas kosztował od 2021 roku do chwili obecnej grubo ponad 100 milionów euro. Najpierw 500 000 euro za każdy dzień w wyniku decyzji i postanowienia TSUE z 20 września 2021 roku i to było do 4 lutego 2022 roku, kiedy to porozumienie z Czechami nastąpiło, 68 milionów euro. Następnie kolejne 45 milionów euro już dla Czechów, bo jeszcze wspomnę, że ta pierwsza transza to wcale nie była dla Czechów w ramach rekompensaty. Ona była, to 68 milionów euro przeznaczone dla unijnych urzędasów. Następnie drugie 45 milionów euro było już dla Czechów w wyniku zawartego porozumienia, a według ekspertów, inżynierów, którzy zajmują się Turowem od lat, można było załatwić sprawę wycieku wody w Turowie po stronie czeskiej zaledwie odwiertem na głębokości około 100-150 metrów, poprowadzić tam wodociąg i sprawa załatwiona. Takie koszty przedsięwzięcia wyniosłyby zaledwie od 20 do 25 tysięcy euro. I na tym przykładzie, drodzy Państwo, widzimy, jak z problemu, który był zaledwie na skalę wioski Uchelna, po czesku Węgielna, mamy aferę, grubą, kosztowną aferę na skalę europejską. I to jest ten absurd nieudolności i przekupności władzy w Polsce, jak już wspomniał poseł Wawer, zarówno tej poprzedniej, jak i obecnej. Ja tu troszkę uszczegółowię, bo z jednej strony chodzi o absurd na życzenie władz Polski w kontekście kosztów i zwyczajnej ignorancji w perspektywie źle poprowadzonej dyplomacji, ale wspomnijmy, kto za tą dyplomację w związku z negocjacjami był odpowiedzialny.
odpowiedzialny to był już były, na szczęście, minister klimatu i środowiska, pan Michał Kurtyka. Przypomnijmy, najpierw w rządzie Beaty Szydło, potem w rządzie Mateusza Morawieckiego, który nie potrafił dogadać się ze stroną czeską, z sąsiadami. Można to było zrobić po taniości, po sąsiedzku. Zwyczajnie nie potrafił tego zrobić i no, koszty tego ponosimy w postaci ponad 100 milionów euro. Wspomnę jeszcze o tym, że znamienne jest to, iż w stosunku do niektórych sąsiadów władza w Polsce, zarówno poprzednia, jak i obecna, potrafi wykazywać szczególnie serwilistyczne zachowania, wobec niektórych nie stać ich na elementarne partnerstwo sąsiedzkie, jak to było w przypadku Czechów. Kolejny absurd już następnej władzy z panami zarówno Donaldem Tuskiem, jak i panem Hołownim Trzaskowskim, którzy nawoływali po postanowieniu TSUE do zamknięcia natychmiastowego całego kompleksu kopalni i elektrowni, którzy mylą ten kompleks, który jest powiązany naprawdę szeregiem poważnych technologicznych zależności, z wyłącznikiem światła na ścianie pokoju. Drodzy Państwo, to nie jest żaden pstryczek elektryczek. To jest poważne technologiczne przedsięwzięcie w skali do, nawet się mówi, 10% pozyskiwania energii krajowej. To jest blisko 100 tysięcy ludzi pośrednio i bezpośrednio związanych z tym kompleksem. To są również odbiorcy upustów ciepłowniczych, bo trzeba również zaznaczyć, że te upusty ciepłownicze w całym kompleksie zasilają, jeśli chodzi o ciepłą wodę, jak i ogrzewanie, nie tylko Bogatynie, ale również okolice. Do tego należy wspomnieć, że mamy również analizę Akademii Górniczo-Hutniczej, według których wnioski eksponują się w ten sposób, że właśnie natychmiastowe i szybkie zakończenie działalności całego kompleksu w Turowie, zarówno kopalni, jak i elektrowni, spowoduje katastrofę ekologiczną, a nie na odwrót. Także podsumowując, Konfederacja bardzo, bardzo chciałaby zakończyć ten upiorny, żenujący kontredans braku logiki, braku wiedzy, braku jakiejkolwiek przyczynowości i skutkowości w myśleniu i uległości i zaczadzenia tą ideologią pseudoekologizmu. Dla nas ważny jest polski interes narodowy i jego bezpieczeństwo w kontekście również energetyki. Uważamy, że jest to kluczowa gałąź bezpieczeństwa narodowego, której nie należy zaniedbywać i o którą szczególnie należy dbać. Bardzo dziękuję.